Zapraszamy państwa na najbliższe dwa wernisarze Miejskiego Biura Wystaw Artystycznych w Lesznie, które odbędą się w dniu 19 października 2017 roku. Pierwszy z nich prezentujący rzeźbę twórczość Adama Myjaka, profesora Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie, wieloletniego rektora tejże uczelni. Drugi, który odbędzie się o 18:00 w galerii przy ulicy Leszczyńskich 5, drugi wernisaż obrazy mesmeryczne Magdaleny Gryski odbędzie się w galerii w ratuszu. O godzinie 19, czyli myślę, że będziemy mieć godzinkę na pierwszy wernisaż, później zaczniemy drugi i w tym drugim także niespodzianka dla wszystkich, którzy, którzy do nas dotrą, okolicznościowy tort z racji tego, że obchodzimy tak zwane święto galerii, jak co roku, tymi dwoma wystawami na deser, a później trochę słodkiego w postaci tortu. Co powiedzieć o artystach? Adam Myjak, artysta niezwykły, zapisał się w historii polskiej sztuki, sztuki rzeźby, już kilkudziesięcioletnią pracą, niezwykła twórczość. Człowiek często w zakresie zainteresowania artysty. Obrazy mesmeryczne Magdaleny Gryski to coś zupełnie innego. Obrazy, które mają w sobie moc, moc uzdrawiającą. Jak mesmeryzm określał to już dawno temu. Obrazy, które będą współgrać z muzyką, także ze specyficzną aranżacją wnętrza, więc myślę, że każdy, kto do, do nas przyjdzie, tak ci stali fani, bywalcy, galerii, a także wszyscy inni, którzy decydują się w tym dniu być z nami, nie będą żałować. Wystawy dopełnią przygotowane przez MBWA wydawnictwa. Wystawa Adama Mejaka została objęta honorowym patronatem prezydenta miasta Leszna.